3 października wspominamy świętą Joannę Emilię de Villeneuve, fundatorkę Zgromadzenia Zakonnego. Joanna Emilia urodziła się 9 marca 1811 roku w Tuluzie na południu Francji jako trzecie z czwórki dzieci w zamożnej rodzinie hrabiowskiej. Pierwsze lata życia spędziła na zamku w Autrailles w pobliżu Castres na południu Francji. Gdy miała 14 lat, zmarła jej matka, a 3 lata później siostra. Po śmierci matki osierocone dzieci wychowywała babka. Joanna od dzieciństwa zachowywała zdrowy dystans do rodzinnego majątku, natomiast interesowała się ludźmi ubogimi. Widziała biedę materialną i duchową ludzi przybywających do pracy w zakładach przemysłowych w mieście. W latach 1826-30 jej ojciec był burmistrzem Castres. Pomagała mu w pracy i dzięki temu spotykała się z różnoraką ludzką nieporadnością i biedą, także moralną. Pod wpływem tych doświadczeń dojrzewało w niej powołanie do życia zakonnego. Pragnęła wstąpić do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, jednakże nie zgodził się na to jej ojciec. Uszanowała jego decyzję, ale przygotowana przez spowiednika jezuitę wraz z 2 przyjaciółkami, z którymi dotąd opiekowała się ubogimi, złożyła śluby zakonne i tym samym założyła za zgodą miejscowego biskupa Zgromadzenie Sióstr od Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej. Powstało ono 8 grudnia 1836 roku w skromnym domu w Castres. Siostry nazywano błękitnymi od koloru habitu. Zajmowały się one opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży, przede wszystkim dziewcząt. Joanna zostawiła siostrom polecenie: idźcie tam, gdzie wzywa nas głos ubogich. Zmarła 2 października 1854 roku w domu zgromadzenia w Castres z powodu zarażenia się, posługując chorym w czasie epidemii cholery. Była ostatnią ofiarą zarazy w mieście. Została beatyfikowana 5 lipca 2009 roku, a kanonizowana 15 maja 2015 roku. W czasie jej beatyfikacji kardynał Angelo Amato mówił o niej: czwarty ślub, który wprowadziła, bardzo dobrze wyraża charyzmat zgromadzenia. Dotyczy on pracy dla zbawienia dusz i uświęcenia bliźnich. Zgromadzenie troszczy się o ubogich, którym brak tego, co konieczne do godnego życia, o dzieci i dorosłych bez formacji religijnej, o więźniów, o ludy niechrześcijańskie na terenach misyjnych. Dziełem szczególnie leżącym założycielce zgromadzenia na sercu było schronisko dla dziewcząt, które padły ofiarą niemoralności, stając się prostytutkami. Pragnęła dać im pomoc, by mogły wyjść z tego procederu i znaleźć na nowo miejsce w społeczeństwie. Mówi się, że kiedy do schroniska przybywała kolejna podopieczna, sama błogosławiona na własne życzenie była od razu zawiadamiana dzwonkiem, w wyniku którego przerywała wszelkie zajęcia, by osobiście przyjąć dziewczynę. Jeszcze za życia Joanny, jej siostry wyjechały na misję do Afryki, a obecnie pracują także w Ameryce Południowej, na Filipinach i w Europie. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia świętej Joanny. Spraw, abyśmy ją naśladowali, prowadząc życie prawdziwie chrześcijańskie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.